Siema, siema widzów, witam bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypsar i dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj pośledzimy Milki. Tak jak wiecie, wróciła z powrotem na Palionowo, jest na Palionowie. Zleciłem jej kilka zadań dotyczących na przykład odświeżenia mojej chaty i jestem ciekaw, czy ona to dzisiaj zrobi. A wiecie, jako że mam chwilę akurat, jako że ona jest na serwerze, to postanowiłem, że lepszego momentu po prostu na to, żeby pośledzić ją i zobaczyć, czy faktycznie wykona te zadania, które miała do zrobienia, no po prostu nie będzie. Więc dzisiaj zobaczymy, czy tak naprawdę możemy jej ufać i czy jej powrót na Palionowo to nie jest tylko jakaś taka gra z jej strony, tylko czy faktycznie wróciła i bierze sobie na poważnie wszystkie rzeczy, które ma tutaj do zrobienia. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ rozwijamy się niesamowicie. Ja to wszystko nagrywam jednego dnia, ale tutaj pokażę tablicę, na której prawdopodobnie już będzie z 205 tysięcy subskrypcji. Tutaj prawdopodobnie już może być 70 tysięcy, nie wiem szczerze, bo po prostu nagrywam ten film na sobotę, a mamy dzisiaj czwartek chyba, więc no troszkę do przodu filmy, że tak powiem, będą nagrane. No ale dziękuję wam bardzo za subskrypcję. Nie przedłużam, lecimy z filmem. Lecimy do Minecraft. Dobrze, więc widzowie, jestem w mojej bazie, w której muszę zaczerpnąć potki na niewidzialność. Odłożę sobie tutaj te zbroje, bo one mi się dzisiaj nie przydadzą totalnie. Mam masę rzeczy, które zostały mi z tych filmików z Emilią, na których po prostu dawałem mi różne zadania. Tego nie będziemy potrzebować na razie, bo to tak naprawdę, no nie na dzisiejszy dzień, nie na dzisiejszy dzień. Dziennik Tosta w ogóle jest nieaktualizowany już dawno, ale nie wiem, czy jest sens go póki co robić, bo nic takiego nadzwyczajnego się nie dzieje. Weźmiemy sobie tak z 3 potki na niewidzialność, bo nie wiem, ile czasu poświęcę na to, żeby ją śledzić, więc po prostu lepiej mieć, że tak powiem, zabezpieczenia troszkę dłużej. Żarcia trochę mamy, aczkolwiek wezmę sobie chyba trochę więcej. Może mamy trochę tego siana, więc możemy to przemienić i zrobić sobie więcej moich ulubionych chlebów. Moje ulubione chleby, nie wiem, kto lubi chleb, ten jest, prawda, totalnym gitem, więc możecie widzowie dać znać, czy lubicie chleb. Ja na przykład bardzo lubię chleb i muszę wam widzowie coś powiedzieć. Ostatnio z tatą na spółkę kupiliśmy toster. Jest świetny ten toster, naprawdę, po prostu zajarany jestem tosterem, więc możecie napisać, czy wy lubicie tosty. A ja jako, prawda, że tościk, to toster musiał zostać kupiony, więc został fajny toster kupiony. Dobra, uwaga, piję potę, ponieważ ona jest Emilia gdzieś tutaj na serwerze, więc ja nie wiem za bardzo gdzie, więc nie mogę ryzykować tutaj, prawda, siedzeniem. Ja jej zleciłem na dzisiaj odśnieżanie mojego domku. I widzę, że chyba działa, chyba odśnieża. Oj, chyba faktycznie wzięła sobie to do serca i chyba faktycznie jest tutaj odśnieżane z tego, co widzę. No, widzowie, praca, że tak powiem, no, jest, że tak powiem, kontynuowana. Nie no, bardzo mi się podoba, że tutaj jest, prawda, wzięte to do serca i jest faktycznie robione. No, trochę jej to zajmie, nie będę ukrywać, trochę jej to zajmie w tym momencie, więc... Więc myślę, że nie będziemy tutaj ciągle na to patrzeć. Ja w tym samym czasie chciałem ogarnąć troszkę inną rzecz, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale na ostatnio odcinku, to było u mnie, czy to było u niej, już nawet nie, to było chyba u mnie, zabrałem jej wszystkie całą zbroję, którą ona miała i właśnie ja ją tutaj zostawiłem. Teraz sobie przypomniałem o tym, że w sumie mógłbym jej to oddać, bo ja nie potrzebuję tej zbroi, ja już mam swoją zbroję, nie? A wydaje mi się, że po prostu oddamy jej po prostu tą najlepszą. Wydaje mi się, że tu jest Unbreaking 3, oddamy jej to jest lepsze i hełmik, czyli te są jej niepotrzebne, bo to jest jakaś słabsza zbroja, to tego nie potrzebuje. Zdamy jej jakąś taką, wiecie, jakiś taki, że tak powiem, na start coś, tak żeby miała po prostu na powrót, wiecie, taki miły gest, prawda, z mojej strony. Damy jej ciastko jeszcze, damy jej na przykład, możemy jej dać, co byśmy jej mogli dać, możemy jej dać, nie wiem, co my tutaj mamy ciekawego, możemy jej dać jednego emeralda, możemy jej dać, a to ona mi dała, to nie będę jej oddawać tego, co ona mi dała. Możemy jej dać również... Kurczę, co bym mógł jej dać? Czy ja tutaj... A, mam na dole te cenne rzeczy, czekajcie, zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Mógłbym jej dać jeszcze, no tak, po 2 złote jabłka na przykład. No i tyle złota. O, coś takiego jej poukładamy w skrzynce i po prostu coś takiego ode mnie dostanie. Wydaje mi się, że jest dobre. No bo widzicie, ja mam taką zbroję, to mi niepotrzebna jest taka totalnie. To bez sensu jest, żebym ja to brał i na siłę jej to zabierał. Oddam jej to, no bo po co mi ta zbroja, a jej się może na pewno przydać, więc będzie, myślę, git. Więc biorę tutaj, robię podwójną skrzynkę i zaniesiemy jej to do niej na chatę, korzystając z tego, że ona akurat w tym momencie jest totalnie zajęta tym, żeby odśnieżać mój domek. Troszkę jej to zajmie, no ale umówmy się. To było bardzo dobre zadanie. Ja sam powinienem to zrobić, odświeżyć to, ponieważ ja mam zamiar odebrać Yetiemu to, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, a jak Yeti się dowie, że to Emilia odświeżyła ten dom, no to jeszcze, wiecie, jeszcze będzie wkurzony dodatkowo. Dobra, nie zebrałem tej śnieżki. Jak jej tutaj idzie? Gdzie ona jest w ogóle? Halo, halo, ej, zgubiłem ją. Gdzie on... Czemu jej tutaj nie ma? Czemu ona tego nie odśnieża?
Nie podoba mi się. A jest, dobra, wróciła. Gdzie ona była? Totalnie nie wiem. Nieważne, dobra, odświeża to dalej. Ważne, że jest tutaj, ponieważ ja w tym momencie mogę szybko skoczyć do niej tutaj na chatę. I zerknąć, i oddać, dać jej tu skrzynkę właśnie, ale nie chcę jej tego dawać tak na widoku, więc damy to jej na przykład, tak żeby, wiecie, żeby ona nie zwróciła na to na początku uwagi, a żeby po czasie to zobaczyła, tu jej to damy, o, to jest idealne miejsce, więc stawiamy tutaj, tak i tak, bierzemy. O, to zabrałem też te z góry, dołu, bierzemy, stawiamy jabłuszka, może w taki sposób, na skos, o. No i to wygląda git, dobra, jest w porządku, tak to może wyglądać. Myślę, że jest to w porządku, dobra, idę zobaczyć, jak jej to tam idzie. No bo trochę jej to zajmie, na pewno jej to zajmie sporo, bo widzicie, ile jest tego śniegu, ale ty, to całkiem szybko jej to idzie w sumie, jak tak patrzę. Dobra, nie mogę tam wejść, bo ona zobaczy, że ja śnieżki podnoszę. Nie chciałbym tego, właśnie bardzo. Czekajcie, czy jestem w stanie tutaj jakoś... Tu nic nie zrobię, nie wejdę tam do środka tutaj przez to okno. Ale widzę, że odśnieża. Tylko najgorsze jest to, że te śnieżki tutaj są. I jak ja wejdę, to ona usłyszy, że ja te śnieżki podniosłem. A tak... Jakiś szum słyszałem taki dziwny w lewej słuchawce. Ale dziwne to było. Myślałem, że ktoś tu... Że coś usłyszę, ale jakoś nie. Dobra, gdzie ona jest? Ona tam... Dobra, odśnieża po kolei wszystko. Nie mogę tu wejść, bo widzicie, ta śnieżka tu jest na tej płytce. Więc musimy tu jakoś to inaczej ogarnąć. A mogę wejść od boku w sumie, dobra, wchodzimy od boku. Zobaczymy, jak to tam wygląda, jak to się prezentuje. Tu co, też trzeba ten cały śnieg podmienić, kurczę, patrzcie, tu jest tego lodu. Ja nie mogę, ale dobra, robi. Pracuje, więc to jest najważniejsze. Mamy jeszcze 3 minuty 30 sekund podki, więc to jest w sumie spoko. Mamy jeszcze sporo czasu, który tutaj możemy poświęcić, jeszcze mamy dwie poty, ja właśnie się przygotowałem na to, bo coś czuję, że dzisiaj trochę potrwa to moje śledzenie jej. No bo jednak, kurczę, jak widzicie, roboty ma całkiem sporo, a nie chciałbym przestać tylko tutaj na tym, że ona odśnieży ten domek i tylko to wam pokazać. Tylko wolałbym coś więcej zrobić, tu wyrzucę to, okej, dobra, żeby nie było, że zabrałem jakieś śnieżki. O kurczę, tu zabrałem śnieżkę, dobra, mam nadzieję, że tego nie widziała. Chyba nie widziała. Czy będzie mi chciała podmienić podłogę też, czy nie? No wydaje mi się, że chyba to zrobi, chyba podmieni tą podłogę, aczkolwiek w sumie nie mam pewności. Zróbmy tak. O! Dobra, wrzuciliśmy to tam, dobra, tu jest git. Mega dobrze, chociaż nie wiem, czy na tą podłogę podmieni. Może być tak, że jej nie podmieni. No nie wiem, w każdym razie musimy to poobserwować. No i mam nadzieję, że z zewnątrz to będzie dobrze wyglądało. No nie wiem, tak dawno w tym domku już nie mieszkałem, serio. Ja już się z nim w sumie troszkę pożegnałem, ale to był bardzo fajny domek. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby go stracić, bo jest naprawdę super fajny. No i ten lis, który biedny tutaj ciągle siedzi. Ja mu dam może coś do jedzenia. Chcesz chleba? Masz chleba. Zjedz sobie. Waria. O, kwiatka oddał. Jaki sympatyczny lisek. Dobra, posadźmy w takim razie tego kwiatka. A nie, to jest niebieski. Niebieskiego, prawda, niebieskiego nie akceptujemy. Niebieskiego tutaj leci do spalenia. Szybka akcja, robimy tak. Ale czekajcie. O kurczę, to jest netherite'owe, one się nie palą. Dobra, spaliłem tego kwiatka, ale już myślałem, że netherite'ową siekierę se spaliłem, serio, już się obsrałem, szczerze przyznam. Dobra, minuta 50, wypijmy sobie kolejną potę, tak na wszelki wypadek, żeby nie było przypału żadnego. Zobaczmy, jak jej tutaj idzie przez okno. No idzie całkiem dobrze, przyznam szczerze, jej to idzie. Całkiem szybko, no środek już prawie cały zrobiła. Z zewnątrz jest tutaj jeszcze sporo do roboty, ale wydaje mi się, że jakoś to jej pójdzie w miarę szybko. No ona ma jakąś łopatę tutaj, pali to. Pali wszystko, jak dobrze. Dobra, ej, szczerze, zaczynam wierzyć w to, że ona się faktycznie tutaj poprawiła i że faktycznie chce być z nami, bo zaczęła palić wszystko, co jest związane z Yetim. Spaliła śnieżki, więc faktycznie to jest troszkę obraza jego majestatu. Więc wydaje mi się, że no, ma to pewien potencjał. Tu widzę, że jeszcze zostało, nie zebrała wszystkiego. No pomogę jej już, nie będę taki, pomogę jej, zbiorę to za nią i wyrzucę, bo żeby nie było tutaj żadnego przypału, że tak to ujmę, wyrzućmy to tu. I wiecie co, muszę ogarnąć jedną rzecz, korzystając z tego, że tutaj, że tak powiem, jestem na chacie. Czy ja tutaj mam takie drewno? Ja już stąd wszystko zabrałem, co mi było potrzebne i mogę takiego drewna nie mieć. Aczkolwiek liczę na to, że gdzieś tutaj jednak się ostało drewno jedno. Halo, błagam, naprawdę? Ile tu jest śnieżek? Ej, dobra, to wszystko się trzeba ich pozbyć. Bierę to wszystko, nie chcę tego tutaj mieć. O, jest to drewno, o to mi chodziło właśnie. Więc weźmy. Ło! Dobra, bierzemy te wszystkie śnieżki. Myk. Tutaj bierzemy te wszystkie śnieżki, bo to wszystko trzeba wywalić. I teraz tak, co chcę zrobić? Patrzcie, bo tutaj jest takie... A nie, to nie to drewno jest w ogóle. Dobra, to nieźle. Bo tu muszę... Ej, co tu robi tyle tego śniegu?
Co jest grane? Tu mam moją cenną skrzynkę, muszę ją zamurować, bo nie wiem dlaczego, ale ona jest odmurowana. I tu w ogóle nie działa ten mechanizm, ja nie rozumiem dlaczego. Muszę go naprawić. Chociaż właśnie, jestem ciekaw, czy to ten mechanizm... A nie, to ten mechanizm trzeba naprawić po prostu, bo on jest jakoś zepsuty. Dobra, wyrzućmy w takim razie wszystko tutaj, te śnieżki. I ogarnijmy ten mechanizm, bo on działa, tylko muszę go po prostu naprawić, więc czekajcie. Wykorzystamy to, że tutaj, mam nadzieję, że ona nie zauważy, że ja tu gdzieś łażę. Szczerze w to wątpię, żeby nie zauważyła, pewnie usłyszy jakąś skrzynkę otwierającą się. Dobra, mamy tutaj ten proszek i możemy w tym momencie, dobra, ona tutaj jest. Ona tu jest, dobra, ale możemy tutaj przejść i ogarnąć, tu jest prawda śnieg, widzicie to? I to dlatego chyba tutaj, tu coś się właśnie zepsuło pod tym względem. Aha. Ona tam jest coś, dobra. Teraz tak, to jest działające i musimy się tam dostać jakoś. O nie, dlaczego tutaj, o! Czy to w tym momencie zacznie działać? Muszę to połączyć wszystko na nowo. A, bo tu się pojawił śnieg. Nie wiedzieć dlaczego. Dobra, chyba zaczęło działać, bo usłyszałem, że się zaczęło coś tam, że się jakiś tłok ruszył, ale rozwalę cały ten śnieg, bo nie chcę tego śniegu tu! Nienawidzę tego śniegu! Nienawidzę śniegu! Musimy się go pozbyć. Dobra, działa to. Widzę, że już się naprawiło, więc super fajnie. Tu rozwalamy to wszystko. Ej, ona to pali znowu, ona to pali, patrzcie. Znowu słyszę, że pali cały ten śnieg. Ej, ale dobrze z jej strony, że ona to zaczęła wszystko, że to zaczęła wszystko palić. Ej, dobra, wierzę w to, że ona tu faktycznie zaczęła do tego potrzebować. Nic nie zrobiła z tą podłogą, ale to git na razie, to nie ma znaczenia. Dobra, działa to znowu ta. Tu trzeba się tego pozbyć, patrzcie, widzicie to? Tu jest totalna czystka już w sumie. No ja to sobie jakoś przerobię na coś swojego, myślę. Więc tu na spokojnie, ja tą podłogę sobie... Dobra, mam nadzieję, że nie widziała tej klapy. 4 minuty mamy na spokojnie, możemy tutaj poświęcić, że tak powiem, troszkę jeszcze chwilę na to, żeby sobie połazić. Czy to działa? Działa! Ej, to jest w ogóle moja głowa, co jest grane. Dobra, czyli to wszystko jest działające, wszystko fajnie, będę musiał tą podłogę podmienić, ale to wszystko w swoim czasie, ja to sobie już sam podmienię. Bo w sumie mogłaby też ona to zrobić, ale nie wiem, czy zrobi. No kazałem jej odśnieżyć w sumie, nie podmieniać podłogę, więc chyba tego nie zrobi. Wow, ale szybko jej to poszło! Ale jazda, Boże, jak ja dawno nie widziałem tego domku takiego odśnieżonego. Co jest grane? Ja nie mogę, jaki to jest piękny widok. Gdzie ona jest? Czy ona znowu pali to? Już jej to zapycha ekwipunek pewnie i ona po prostu co chwilę musi tam iść. Chyba, że jej tu nie ma, bo nie wiem. Nie wiem, gdzie ona jest, zgubiłem ją. Zgubiłem Milki. O, dobra, widziałem jej tam nigdzieś. Ona wróciła do siebie na chatę, ale po co? Czekajcie, idę zobaczyć, co ona tam robi. 3 minuty mamy, więc na spokojnie, mam jeszcze trochę czasu. Gdzie ona jest? Ej, czekajcie. Tam na górze jest, okej, zobaczmy, co ona tam robi. Idziemy tutaj, myk, 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 dzień dobry, pyk, 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 pyk. Ona coś do skrzynek chowa. Mam nadzieję, że nie chowa tam tych śnieżek. Dobra, ona czegoś szuka. Nie wiem czego, ale okej, pójdźmy za nią. Zobaczymy, co zabrała, bo... Ona podmienia to tak, jak jej kazałem, na inny kolor! Nie, no widzowie, w tym momencie to ja po prostu, że tak powiem, dumą obrosłem w tym momencie. Ona faktycznie podmienia cały ten kolor, tak jak jej kazałem. Ej, to jest niesamowite, że ona się na to zdecydowała, faktycznie, że na to wszystko robi. No, widzę, że faktycznie wzięła sobie to do serca, że faktycznie chce tutaj zaimponować. Ja sobie tutaj wyjdę na zewnątrz, tak żeby wam z zewnątrz pokazać, jak to wygląda. Tutaj przejdziemy, myk, myk, tu, no... No i w tym momencie zaczyna się ten domek porządnie prezentować, nie jakiś tam byle jaki, taki wiecie, ciemny, szary, tylko w tym momencie zaczyna nabierać fajnych kolorów, no to mi się podoba, to mi się podoba, to może być, dobra, 2 minuty 30 sekund jeszcze mamy, co ona robi? Ja nie wiem, co ona robi totalnie, ale okej, okay, dobra, miała to naprawiać, ale jakoś tak wstrzymała się na chwilę, chyba jej się jednak nie podoba ten różowy, ale bardzo mi się podoba, że jest tutaj, prawda, jakaś, kolorystyka w końcu. Podoba mi się. No i to trzeba jeszcze dokończyć odśnieżanie, ale wydaje mi się, że na to skończy, że ona po prostu sobie chciała się oderwać jakoś i coś innego jeszcze zrobić. Tak mi się wydaje, wiecie, żeby coś zrobić innego, ale... Dobra, to jest... Ja jestem ciekaw, czy ona coś... Kurczę, muszę za nią chodzić, zobaczyć, czy ona czegoś nie ukrywa przypadkiem. Dobrze, że wziąłem więcej tych potek na niewidzialność, bo jeszcze jedno sobie skorzystamy na pewno, więc wypijam ją w tym momencie. Żeby mieć pewniaczka, że tam wytrzymam tyle czasu, bo już na pewno kolejnej nie będziemy wykorzystywać. Okej, ona jest piętro wyżej jest, zobaczmy, co ona tutaj robi. Podmienia te bloki ewidentnie, podmienia te bloki dalej. Nie podobał jej się różowy, zmienia na niebieski, okej. Ale dlaczego na niebieski?
miało nie być żadnego koloru Yetiego. Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. A tu jest jakiś podmieniany na... No, no tu będę musiał chyba jakieś zażalenie złożyć, bo niebie... Chociaż... Ej, ona dobra, ona robi jakiś mega kolorowy, taki, że ona różne kolory stawia. Okej, okay, to jest jakiś pomysł, to jest... Jeżeli będzie różnokolorowy, jestem w stanie zaakceptować niebieski taki, ponieważ to jest już później jakby design taki, więc to jestem w stanie zaakceptować, jeżeli będą różne kolory. Ej, to jest całkiem ciekawy pomysł nawet. Nie pomyślałbym o tym, żeby zrobić różnokolorowy domek, a całkiem mi się wydaje, że może to być fajny pomysł. Mimo tego, że nie podoba mi się ten niebieski, no to jednak może być. Jednak bardziej mi się z Yeti kojarzy biały niż niebieski, więc może to, możemy to zaakceptować, taki przebieg zdarzeń. Myślę, że może to dobrze wyglądać. Ja bym chciał z zewnątrz zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, tu jest zejście. Już się pogubiłem. Już się gubię w jej domku. Dobra, wyjdźmy tu i zobaczmy, jak to wygląda z... Ojojoj, tu wyrzućmy, tego nie będę brał. Tutaj, jak to wygląda, jest tak. Okej, okay, no myślę, że całkiem ciekawie to będzie wyglądać. Z drugiej strony zobacz, jak to wygląda, bo ona już tutaj bardziej podmieniła. I wydaje mi się, że tutaj będzie to wyglądać jeszcze lepiej. No dobra, to wygląda fajnie, to wygląda fajnie. To może być. To może być takie coś, to mi się podoba. No, jak tak cały będzie podmieniony ten biały na inny kolor, to myślę, że to naprawdę fajnie odświeży ten domek i sprawi, że nie będzie już taki dla Yetiego, tylko taki, wiecie, taki będzie faktycznie bardziej w stylu Palionowa, no, po prostu nie będzie taki szary i smutny. Mamy jeszcze 6 minut, możemy na spokojnie tutaj coś porobić. Czekajcie, wejdźmy do środka, zobaczmy, co ona robi, bo ona gdzieś na górze chyba była, jest na górze dalej, dobra, ona podmienia to wszystko chyba dalej, albo szuka czegoś w skrzynkach, szuka w skrzynkach czegoś. Nie wiem czego, ale... Zobaczmy, co weźmie. Kwiatki wzięła. Czyli chyba będzie chciała pokolorować. Chyba będzie chciała kolorować ten beton. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że będzie chciała kolorować beton. Żeby po prostu mieć... mieć inny kolor, jakiś czerwony też chyba. Coś takiego mi się wydaje. Więc zobaczmy, co ona tutaj będzie robić. Dobra, schodzi na dół. Chyba będzie tworzyć teraz ten beton. Czyli pewnie pójdzie też do wody. Będzie go tam kłaść, żeby go po prostu utwardzić i tak dalej. Nie wiem, totalnie, mamy 5 minut jeszcze, dobra, na spokojnie, mamy czas. Okej, okay, chyba idzie, chyba go już zrobiła jakoś, więc ona... Albo nie? Co ona robi? Nie rozumiem. Ale dobra, coś krąży coś tutaj i nie wiem, co będzie robić, ale dobra. Dobra, ona coś wchodzi, wychodzi. Ej, nie wiem, zakłopotane to jest bardzo, ja chciałem tam wejść znowu. A teraz nie mogę, skoro ona tam... Jest na górze? Chyba jest na górze, to możemy wejść. Możemy wejść, bo nie zauważy otwieranych drzwi. Ło! Dobra, jesteśmy w środku. Wchodzimy na górę, myk. Dobra, jest tutaj, okej. I co ona tutaj robi? Jaki ona ma plan? Tu w ogóle tego axolotla. Nie wiem, czy ma jakiś plan na niego, czy nie, dobra. Na szczęście mnie nie widać, możemy tutaj, prawda, być tak na niewidzialności. No co ona tu kombinuje? Co bierze? Ona ma masę tych bloków! O kurczę, to ona tu zrobi naprawdę mega kolorowy ten domek, tak mi się wydaje. Nie no, wiecie co? Wydaje mi się, że ona tutaj będzie teraz przez długi czas budować, więc nie ma za bardzo chyba sensu tutaj za nią łazić. Schodzi gdzieś na dół teraz, więc jeszcze to zobaczymy, dokąd ona będzie iść. Ale wydaje mi się, że nie będziemy tutaj za nią ciągle łazić, bo wydaje mi się, że ona już ogólnie, no, zajmie się teraz tutaj naprawą wszystkiego. I o, tu ma jeszcze masę jakichś bloków, widzę, że przyszła sobie po nie. Okej, okay. No po prostu wiecie, ona chyba teraz będzie po prostu zajmować się naprawą, więc ja nie będę chyba tutaj po prostu na to patrzeć, no bo to strasznie dużo czasu zajmie, a nie ma sensu, żebym po prostu patrzył na to. Jeżeli ona to naprawi, to i tak efekt końcowy zobaczymy tam, nie wiem, jutro. Więc po prostu dziękuję wam, widzowie, za oglądanie tego filmu. Ja wracam z powrotem do siebie na chatę, w sensie tam do tego tosta. Po to, żeby właśnie tam jakoś, wiecie, spędzić, że tak ujmę, ostatnie chwile w tym toście, ponieważ mam nadzieję, że za niedługo uda nam się wrócić tu. No i muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby odzyskać od Yetiego to, czyli, nie wiem, ja jakoś go zaszantażuję na przykład czymś i zmuszę go do tego, żeby oddał mi prawa do mojego domku. To jest plan, taki trzeba zrobić scenariusz. No więc słuchajcie, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, potki jeszcze mam na 3 minuty, no trudno, już będę niewidzialny się z wami żegnał. No ale trzymajcie się, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa. Bye.